Poznania. Skończy się PiS, skończy się drożyzna. To Donald Tusk na wyjazdowym posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej. A członek klubu poselskiego Konfederacji u nas za chwilę. Gościem Radia Z będzie Stanisław Tyszka z partii Nowa Nadzieja. Minęła właśnie 17. Jest akt oskarżenia przeciw dwóm osobom związanym z głośnym w zeszłym roku porwaniem, torturowaniem i brutalnym zgwałceniem 14-latki z Poznania. Według ustaleń prokuratury miała to być kara dla dziewczynki, która nie zwróciła 20 zł za uszkodzoną grzałkę w e-papierosie. Policji udało się od razu zatrzymać wszystkich oprawców, czworo nastolatków i matkę najmłodszego z nich. Tę sprawę przypomina reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Nastolatka została siłą wciągnięta do samochodu kierowanego przez Paulinę K., następnie wspólnie z Alanem O. i trojgiem nieletnich wywieziona z Poznania. Tam oprawcy torturowali dziewczynę. Wszystko nagrali telefonami komórkowymi, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Podczas składania wyjaśnień częściowo przyznali się do winy. Każde z nich jednak przedstawiło własną wersję przebiegu zdarzenia, umniejszając swoją rolę, jaką w nim odegrali. Policjanci odnaleźli nastolatkę po niespełna dwóch godzinach od zgłoszenia porwania. Funkcjonariuszy powiadomiła matka 14-latki. Porywacze uprowadzili córkę sprzed jednego z marketów. Poznań, Krzysztof Grzędzielski, Radio Z. Paulina K. i Alan O. od dnia zatrzymania są w areszcie śledczym. Grozi im od 5 do 15 lat więzienia. Takie są wiadomości Radia Z. Warunkiem zwalczenia drożyzny w Polsce jest odsunięcie PiS-u od władzy. Tak mówi Donald Tusk na wyjazdowym posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej w Toruniu i przekonuje, że opozycja ma gotowy plan, jak po przejęciu władzy stopniowo zbijać inflację. To będą najdroższe święta wielkanocne w historii. Drożyzna staje się symbolem tych rządów. Drożyzna, za którą stoi ich pazerność, ich nieudolność, ich pogarda dla ludzi. Oni nawet nie są sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy zrobić zakupy na święta. Tusk apeluje też do rządzących, żeby jak najszybciej pochylili się nad losem polskich rolników, którzy przez zalew ukraińskiego zboża nie mogą sprzedać swoich plonów. A teraz już czas na rozmowę z gościem Radia Z. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Dzień dobry, Stanisław Tyszka z Nowej Nadziei, kiedyś Kukiz 15 jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Pan poseł dzisiaj w wersji online, bo trochę podziębiony. No bywa, taka teraz aura, że można się łatwo zaziębić. Poza tym no dzieci często przynoszą do domu z przedszkola czy też ze żłobka różne takie choróbska. Zostawmy dzieci w spokoju. Finlandia w gronie państw natowskich, NATO wzmocnione. No tego się Putin nie spodziewał, kiedy rozpętywał wojnę w Ukrainie. No bardzo dobrze, że Finlandia wstąpiła do NATO, ale z Finlandii mamy też inne doniesienia ostatnio, że zmienia się rząd, dlatego że obywatele uznali, że 9% inflacja to za dużo. Przypominam, że w Polsce ta inflacja oficjalna sięga 18% niedawno jeszcze. I uznali, że czas na cięcia niepotrzebnych wydatków, upraszczanie, obniżanie podatków. Ja myślę, że to jest pozytywny kierunek i mam nadzieję, że Polacy tak samo wybiorą na jesieni, popierając Konfederację. Ale u nas nikt jakoś nie wychodzi na ulicę, no nikt jakoś specjalnie aż tak nie protestuje, chociaż no rzeczywiście no, inflacja jest na bardzo wysokim poziomie. Bo myślę, że Polacy jeszcze nie do końca rozumieją, że winnym tej inflacji jest rząd Prawa i Sprawiedliwości i błędna polityka fiskalna i monetarna, którą często prowadzili z poparciem wielu partii opozycyjnych na czele z Platformą Obywatelską. Chodzi o druk pustego pieniądza, o politykę lockdownów w czasie pandemii. To się przełożyło w tym momencie na gigantyczną drożyznę, a ta drożyzna oznacza powszechne zubożenie Polaków, dlatego że pensje nie nadążają. To jest wina bezpośrednia Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy ekonomiści zgadzają się, że przynajmniej ponad połowa tej inflacji, którą mamy, wynika po prostu z błędów polityki fiskalnej i monetarnej. No i co zrobić w takim razie, żeby zdusić inflację? Co? Rozumiem, że 13, 14 emerytura do kosza, bo wam się nie podoba 500+ też do kosza? No mówicie, że to tak nakręca inflację. Trzeba zakończyć politykę odbierania ludziom pieniędzy i później kupowania, czy próbowania kupowania głosów ludzi za ich własne pieniądze. Trzeba obniżać, upraszczać podatki. Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które to proponuje, dlatego że my mówimy, że źródłem bogactwa jest praca, jest przedsiębiorczość, a nie rozdawnictwo państwowe. Jeszcze nikt się nie wzbogacił w historii świata na rozdawnictwie socjalnym. No dobrze, czyli ale obniżać podatki, bo wiemy, że ileś tam podatków chcielibyście zlikwidować, ale jeśli chodzi o tę skalę podatkową, którą teraz mamy, 17 i 32%, to co, ona zostanie, gdybyście współrządzili?
Czy będziecie wtedy wnioskować o to, żeby ją zmienić? Nie wiem, 32% obniżyć do 26%? Nie wiem, tak rzucam na rybkę. My w tym momencie prowadzimy poważne, pogłębione prace nad analizą systemu podatkowego. Oczywiście, żeby wiedzieć wszystko, to trzeba wejść po prostu do Ministerstwa Finansów i zajrzeć do ksiąg, w jakim stanie są finanse państwa. Natomiast ja zadaję regularnie pytania ministrowi finansów o dochody z poszczególnych podatków. Już chyba 40 takich interpelacji z naszymi ekspertami złożyliśmy z Nowej Nadziei. Zresztą to jest niesamowita lista, bo ja myślę, że wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy po prostu z tego, ile w Polsce jest dziwnych podatków i opłat. Może zacytuję parę opłat. Opłata skarbowa, produktowa, recyklingowa, prolongacyjna, planistyczna, adiacencka, cukrowa. Podatek od psa. Wodnoprawna, tak, denna, deszczowa, emisyjna, to są opłaty, reklamowa, miejscowa, uzdrowiskowa, targowa, paliwowa, od posiadania psa. 40 takich interpelacji ostatnio złożyłem, będziemy analizowali, które podatki czy parapodatki zwane między innymi opłatami są potrzebne, które są niepotrzebne i będziemy w najbliższych tygodniach, miesiącach przedstawiać program uproszczenia, obniżenia podatków. Powrócę jeszcze do tego, co jutro się wydarzy, a właściwie wyprzedzę trochę. Wołodymyr Zełenski będzie jutro w Polsce. To będzie pierwsza oficjalna wizyta od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Cieszy się pan z tej wizyty prezydenta Ukrainy? No, myślę, że to jest ważna wizyta, natomiast czy się cieszę, to zobaczymy po owocach. Ja mam nadzieję, że rząd polski stanie na wysokości zadania i będzie rozmawiał o tym między innymi na przykład, jakie korzyści polscy przedsiębiorcy odniosą z odbudowy Ukrainy. Bo ja bym nie chciał, żeby skończyło się w ten sposób, jak się często niestety kończyła nasza polityka zagraniczna, że Polska i Polacy bardzo dużo pomagają, wkładają w to olbrzymi wysiłek, no i to jest, prawda, piękne. Natomiast powinniśmy również odnosić korzyści, czyli to, co polski rząd powinien w tym momencie mieć zagwarantowane ze strony ukraińskiej, to, że polskie firmy będą miały absolutny priorytet, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy, która oczywiście powinna być finansowana z funduszy międzynarodowych. Na przykład z tych pieniędzy, które z aktywów finansowych, które zostały zajęte przez instytucje finansowe aktywów Federacji Rosyjskiej. No ale to jest polska racja stanu, żeby pomagać Ukrainie, bo jeśli Ukraina padnie, no to Polska byłaby, można przewidywać, jednym z następnych celów Putina, czy też jego następców. Pomagać, ale z głową. Na przykład, jeżeli mielibyśmy wyciągnąć nasza gospodarka później korzyści z odbudowy Ukrainy, a nie, że będzie tak, że znowu, prawda, Niemcy, Francuzi, którzy mniej pomagają, będą z tego korzystać. Ale dlaczego pan zakłada generalnie, że Niemcy i Francuzi mieliby bardziej partycypować w odbudowie Ukrainy, a nie Polska? Dlatego, że znam dobrze historię III Rzeczypospolitej, pani redaktor. Znaczy, pamiętam wojnę w Iraku, polski wkład. Mieliśmy tam mieć mnóstwo różnych kontraktów. Skończyło się prawie na niczym. Takie są elity, niestety, czy pseudoelity polityczne III Rzeczypospolitej, że oni dbają o własne kieszenie, a nie dbają o interesy polskich pracowników, polskich przedsiębiorców. Dlatego już w tym momencie tę kwestię stawiamy. Natomiast Konfederacja jest oczywiście za tym, żeby pomagać Ukrainie, ale pomagać z głową. Na marginesie. Ostatnio Krzysztof Bosak przewidział, że prędzej czy później premier Morawiecki coś takiego powtórzy i okazuje się, że premier Morawiecki powtórzył to. To, co mówi Konfederacja od roku. To znaczy, że pomagać, ale z głową. Co znaczy z głową? To znaczy, że liczyć pieniądze też. Patrzeć na stan naszego uzbrojenia. Nie rozbrajać się, prawda? Nie oddawać za darmo. Jeżeli możemy przekazać MiG-29 i dostać za to rekompensatę, tak jak dostali Słowacy. 900 milionów dolarów dostali za migi, które przekazują. A ile dostali Polacy? Ale oni chyba trochę więcej tych migów przekazali niż my, tylko na póki co tylko 4. No nie wiemy, ile będzie tych naszych migów przekazane. Ja złożyłem interpelację do premiera Błaszczaka, żeby powiedział, jaka jest wartość rynkowa tych migów i ile ich właściwie przekazujemy. Ja nie rozumiem, dlaczego Słowacy mogą się dowiadywać o tym wszystkim od swoich przedstawicieli w rządzie, a Polacy nie mogą. Dlaczego Słowacy mogą dostawać rekompensaty, mogą dostawać również za to sprzęt od naszych sojuszników z NATO, a Polacy wszystko oddają za darmo. I to jest to, co Konfederacja podkreśla od roku, czyli pomaga, ale z głową.
Czyli rozumiem, że taki gest bezinteresowny nie istnieje w uniwersum Konfederacji. Ja myślę, że w relacjach międzypaństwowych, pani redaktor, nie istnieje taki gest. Gesty bezinteresowne, wspaniałe, miały miejsce ze strony Polaków w momencie, jak pomagali ludziom z Ukrainy i cały czas pomagają. Tak? To jest to, co prywatne, społeczne gesty. Natomiast państwo musi też myśleć w kategoriach interesów wszystkich Polaków, w kategoriach naszego bezpieczeństwa, w kategoriach kieszeni Polaków. I tutaj stawiamy pauzę, ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Od teraz jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, zresztą jak do tej pory. I proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Stanisław Tyszka, członek Nowej Nadziei, a Nowa Nadzieja jest częścią Konfederacji, środowiska Konfederacji. Żeby to wyjaśnić, bo można się pogubić, tu Nowa Nadzieja, tu Konfederacja, więc naprawdę czasami można nie wiedzieć, w którym jesteśmy uniwersum właśnie. No, były działacz już Konfederacji, teraz wolnościowiec, Artur Dziambor, oskarża was o prorosyjskie sympatie. I w jednym z wywiadów mówi tak: jeżeli próbowałem robić wszystko, żeby Konfederacja nie miała prorosyjskiego przekazu, przegrałem bitwę. No to wniosek nasuwa się sam. Nie zgadzałem się na taki przekaz. Jak pan na to odpowie? Konfederacja jest ugrupowaniem propolskim przede wszystkim. To często jest. Ale tak, czy jest również ugrupowaniem prorosyjskim? Nie, absolutnie nie jest. No, to jest oficjalne nasze stanowisko, że my jesteśmy za tym, żeby pomagać Ukrainie i mamy nadzieję, że Ukraina w tej wojnie zwycięży. No dobrze, to pan to mówi generalnie, no ale niektórzy z waszych liderów, chociażby Janusz Korwin-Mikke, no jedna z najbardziej znanych postaci z waszego środowiska, przecież mówił, że dramat w Ukrainie to w ogóle został zainscenizowany. Mówił, że to bombardowanie w tamtym roku szpitala w Mariupolu to była ustawka. I inne rzeczy mówił, również miał kontrowersyjne bardzo, czy też żeby nie powiedzieć skandaliczne wpisy. No to przepraszam bardzo. No jak mamy to odczytywać? Janusz Korwin-Mikke jako jeden z liderów Konfederacji również podpisał się pod oświadczeniem Rady Liderów wspierającej Ukrainę w wojnie z Rosją. Pani nawiązuje do różnych wypowiedzi dotyczących zazwyczaj wojny propagandowej. Wiadomo, że propaganda jest też instrumentem wojny właśnie, a informacje, które do nas docierają, no są propagandą jakby z jednej i z drugiej strony. No my sprzyjamy Ukraińcom, natomiast warto weryfikować wszystkie doniesienia. No ale jak można odczytywać wpis taki Janusza Korwina-Mikkego z ubiegłego roku? Nawet gdyby w Rosji było okropnie, panowało tam ludożerstwo, byłbym za dobrymi stosunkami z Rosją, bo boję się rosnącej w potęgę Ukrainy i chcę za jej plecami mieć sojusznika. Ja bym prosił, żeby pani prosiła mnie o interpretację moich wpisów. Bardzo chętnie je będę interpretował. Ale ja mówię, dlatego że Janusz Korwin-Mikke jest jednym z waszych liderów. Z tego, co pamiętam, to otwiera jedną z waszych list, tak czy nie? W najbliższych wyborach. Tak. No tak. Właśnie. No to nie jest jakaś marginalna postać. Nie, ale ja mam wrażenie trochę, że to jest taki brak szacunku do mnie, przepraszam bardzo. Znaczy, bo albo rozmawiamy o moich poglądach, albo będziemy rozmawiali o poglądach paru tysięcy osób, każdej z osobna. No ale przecież nie można pana wyabstrahować z Konfederacji generalnie, tym bardziej, że Janusz Korwin-Mikke jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci. Z całym szacunkiem dla pana i dla pana wiedzy i kompetencji, no to gdyby zapytać przeciętnego Polaka, kim jest Janusz Korwin-Mikke, a kim jest Stanisław Tyszka, to co by odpowiedział ten przeciętny Polak czy Polka? Ja pani powiem więcej. Ja się wychowałem na felietonach Janusza Korwin-Mikkego z lat 90. w najwyższym czasie. No to jest osoba bardzo, bardzo zasłużona dla polskiego ruchu wolnościowego. Jest cały czas pozostaje istotnym politykiem Konfederacji. A mnie interesuje przede wszystkim to, że zaszczepił milionom ludzi myślenie wolnorynkowe, które tak bardzo w tym momencie w Polsce brakuje, dlatego że reprezentuje go na polskiej scenie politycznej tylko i wyłącznie Konfederacja. Dobrze, no poglądy na gospodarkę to jedno, ale przecież również jest szereg poglądów, których nie można zapominać i których nie można lekceważyć, chociażby poglądy na przykład na aborcję, na rozwody. Jasne. To, co mówi kolejny z waszych liderów i znowu pan powie, przecież nie przeszedłem tutaj, żeby rozmawiać o poglądach Stanisława Mencena, ale w takim razie zapytam o pana. Czy rozwody powinny być zakazane? Panie redaktor, ja powiem w ten sposób. Partie opozycji bezideowo-totalnej są przerażone tym, że rośnie poparcie dla Konfederacji. W związku z tym... Ale pan nie odpowiada na moje pytanie. Proste pytanie. Czy powinny być rozwody zakazane? Odpowiadam, tylko robię wstęp. W związku z tym chcą bardzo przenieść
dyskusję, debatę publiczną z tematu fundamentalnego w tej chwili, czyli drenażu kieszeni Polaków bezczelnego przez politykę Prawa i Sprawiedliwości przy wsparciu Platformy Obywatelskiej, na tematy zastępcze, na tematy światopoglądowe, na tematy... To nie są tematy zastępcze, panie pośle. Zgadzam się, że temat inflacji i naszych portfeli jest bardzo ważny, ale to nie oznacza, że temat na przykład zakaz aborcji, czy też ewentualny zakaz rozwodów, to są tematy poboczne, nieważne, marginalne i peryferyjne. No, z całym szacunkiem dla mnie w tym momencie to są tematy, które są powszechnie wykorzystywane, żeby była jasność, nie tylko w Polsce, do pewnych działań socjotechnicznych przez wielkie partie czerpiące miliony złotych na swoją działalność po to, żeby Polaków ze sobą skłócić, żeby podnieść temperaturę dyskusji, żeby Polacy skakali sobie do gardeł. Powiem więcej. O, wie pani, co jest w interesie Putina? W interesie Putina jest to, żeby Polacy w tym momencie prowadzili wojnę światopoglądową o aborcję in vitro i tego typu rzeczy. Dlatego, że wtedy Polacy zamiast zastanawiać się, w jaki sposób... A moim zdaniem skromnym jest miejsce i na to, i na to. Mówiliśmy już o sprawach gospodarczych, powiedział pan bardzo dużo, natomiast to również chodzi o przyszłość Polek i Polaków. To są również bardzo ważne sprawy. Nie można udawać, że tego nie ma i właśnie posługiwać mi takimi argumentami, że to niby co, służyło propagandzie Kremla. No, ja jeżeli uważam, rozmawiamy, jak rozmawiamy o ewentualnym zakazie aborcji, no przecież jeden z waszych liderów o tym mówił, było to w 100 ustawach, których teraz po prostu nagle wyparowały, też o to pytają słuchacze nasi. Jak to się stało, że tych 100 ustaw nie można teraz odszukać w internecie? Była taka strona i co się z nią stało? Tak, nie istnieje. Tak. Ja się wtedy mniej więcej poznałem z panem doktorem Sławomirem Mencenem. To było dawno. To było 4 lata temu. Sławomir Mencen jest w ogóle najmłodszym liderem w tym momencie partii politycznych w Polsce i może też liderem o największych osiągnięciach i jakimkolwiek, znaczy i dużym rozeznaniu w sytuacji gospodarczej, w odróżnieniu od takiego Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego, którzy są na garnuszku obywateli od lat, nie mają zielonego pojęcia o gospodarce. I to był pewien element pracy programowej, rozwijania się środowiska. Ja sam współtworzyłem kilkadziesiąt ustaw na przestrzeni ostatnich 8 lat i wiem, jak to wygląda. To jest po prostu element pewnej debaty, pewnej formacji środowiskowej i bardzo dobrze, że coś takiego się dzieje. To znaczy środowisko wolnościowe w odróżnieniu od tych środowisk wielkich partii politycznych, to jest środowisko, które prowadzi rzeczywiste prace programowe, które dyskutuje wewnętrznie, ściera się na różne racje. No dobrze, natomiast... to jak w takim razie środowisko wolnościowe miałoby narzucać Polakom zakaz rozwodów? No nie rozumiem generalnie. Przecież to powinna być wolna wola. Jeżeli ktoś chce z kimś żyć do końca życia, no to po prostu niech robi wszystko, żeby z tą osobą mógł żyć do końca życia. Niech stworzy takie warunki. A żeby to zadekretować? Zgadzam się, zgodziłem się. No właśnie, czyli zakaz rozwodów uważa pan, że jest to po prostu pomysł absurdalny. Znaczy, a co z zakazem, a co z zakazem aborcji całkowitym? No przecież z wypowiedzi... lidera, którego pan przed chwilą tak bardzo mocno chwalił, najmłodszego wynikało, że jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji. W związku z tym pytam, czy taki całkowity zakaz aborcji w Polsce powinien obowiązywać? Ja myślę, że tutaj jest całkowita zgoda między mną i liderami Konfederacji, że to nie jest czas i miejsce na to, żeby dyskutować o kwestii aborcji. Jeżeli już to należałoby dyskutować na przykład o opiece okołoporodowej, o tragicznym stanie polskiej ochrony zdrowia, który nie jest w stanie często zapewnić kobietom spodziewającym się dziecka odpowiedniej opieki i tak dalej. Mieliśmy program szumnie nazwany Dla Życia, przedstawiany przez byłą premier Beatę Szydło i co z niego wyszło? No nic nie wyszło, dlatego że właśnie oni chcą, żebyśmy krzyczeli, spierali się, tak jak w tym momencie pani próbuje mnie podejść, a nie mówić o konkretach. A ja bym bardzo chciał, żebyśmy... Ale to też są konkrety. Nie no, panie pośle, z całym szacunkiem, to też są konkrety. Jeżeli wasz lider mówi, że w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówi, że jak ktoś zabije dziecko, to powinno się jakoś to karać, no to przepraszam bardzo, co to ma być? Salwador? Bis? Panie redaktor, czegoś takiego nie ma w programie Konfederacji. I zamknijmy temat. Dobrze, to w takim razie, żeby już zamknąć temat zakazu aborcji, to w takim razie jakie jest stanowisko Konfederacji w tej sprawie? Czy co, utrzymać ten stan, który jest teraz, który został
potwierdzony przez, albo nawet nie tyle potwierdzony, ile został, bo właściwie ten zakaz, znaczy dostępność do aborcji została mocno okrojona, tak można powiedzieć, mocno ograniczona przez Trybunał Konstytucyjny. Czy w takim razie powinien zostać taki stan rzeczy, jaki mamy po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Nie podnosimy tego tematu w tym momencie. Poglądy wszystkich stron sceny politycznej w tych kwestiach są dosyć jasno znane. Zostawmy w tym momencie decyzję obywatelom, jak obywatele kogo wybiorą na jesieni. Miejmy naprawdę szacunek do Polek i Polaków. Zobaczymy, jaki będzie wyrok demokratyczny i wtedy ewentualnie usiądziemy do tej sprawy, mam nadzieję, w sposób cywilizowany, a nie w taki, jak często ta dyskusja się odbywa. To w takim razie, jeśli Polacy zdecydowaliby, że na przykład wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, a Konfederacja ma wynik dwucyfrowy i możecie razem rządzić. Czy będziecie razem rządzić wtedy? Nie, dlatego że Konfederacja jest ugrupowaniem najbardziej opozycyjnym w stosunku do socjalistycznego Prawa i Sprawiedliwości, które coraz głębiej sięga do kieszeni Polaków. Uderza bardzo mocno w ludzi pracujących, przedsiębiorczych i proponuje coraz to nowe elementy wsparcia socjalnego, oszukując ludzi, że im coś daje, a daje im ich własne pieniądze, jednocześnie bardzo mocno podnosząc inflację i doprowadzając do zubożenia społeczeństwa jako całości. Także tutaj jest tak olbrzymia, pani redaktor, przepaść programowa, że takiej koalicji nie można sobie wyobrazić. Nie można sobie wyobrazić, czy jej nie będzie, bo to są dwie różne rzeczy. Bo jak pan mówi, że nie można sobie wyobrazić, to zawsze można powiedzieć, ale przecież nic takiego nie powiedzieliśmy, że nie będzie tej koalicji. Że nie można sobie wyobrazić, to w tym momencie, kiedy jest 4 kwietnia, a może, nie wiem, koniec października 2023 roku, kiedy będzie już po wyborach, to będzie można sobie to wyobrazić. Panie redaktor, takiej koalicji nie będzie. Nie będzie również koalicji z Platformą Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwości i Platformie Obywatelskiej jest dużo bliżej do siebie niż nam jest do nich. To zresztą nawet im generacyjnie jest dużo bliżej. Tak? To tam na czele tych dwóch partii stoi dwóch emerytów w tym momencie, którzy mają coraz mniejsze pojęcie. Ale to zakrawa na ageism. To znaczy, że co? Że ludzie w pewnym wieku już nie powinni w ogóle funkcjonować w polityce? Bo co, są za starzy, tak? Ja myślę, że akurat tych dwóch panów mogłoby już przejść na zasłużoną bądź nie emeryturę. Zbyt długo wokół ich personalnej nienawiści ten konflikt w Polsce jest, orientuje się, podczas gdy ich tak naprawdę nic nie różni. Nie różni ich nawet polityka wobec Unii Europejskiej, dlatego że obaj chcą zakazać posiadania samochodów spalinowych Polakom. Tak? Co prawda jedni mówią, że nie chcą, ale popierają wszystkie złe polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej. Tak? PiS się zobowiązał, to może warto powiedzieć naszym słuchaczom, do tego, żeby od 2024 roku wprowadzić podatek od rejestracji samochodów spalinowych, od 2026 wprowadzić podatek od posiadania samochodów spalinowych. I PiS i Platforma chcą ludzi zniechęcić do posiadania samochodów spalinowych. A Polska, Polacy nie są na tym etapie, żeby mogli sobie pozwolić na kupowanie samochodu elektrycznego za 100 czy 200 tysięcy złotych. No to jest absurd przecież, tak? Natomiast tej brak odwagi, brak podmiotowości w polityce zagranicznej, to jest to, co niestety generacyjnie cechuje Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Oni nie potrafią zabiegać o polskie interesy. Konfederacja ma liderów z kolei młodszych o pokolenie i myślę, że najwyższa pora, żeby tak jak w naszych sąsiednich państwach Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiła przemiana pokoleniowa na scenie politycznej, żeby taka przemiana pokoleniowa nastąpiła również w Polsce. Mam nadzieję, że ludzie podziękują Kaczyńskiemu, podziękują Tuskowi i poprą przynajmniej na poziomie kilkunastu procent na jesieni Konfederację, a wtedy ani jedna, ani druga strona nie będzie mogła nic bez nas zrobić. I to będzie początek zmian rzeczywistych w Polsce, naprawy naszego państwa. No wśród waszych liderów również Grzegorz Braun, który teraz, jak się mówi w kuluarach, został przez was włożony do zamrażarki. No na razie można powiedzieć, że zniknął z radarów, a też pamiętam, że organizował taki marsz antyukraiński w tamtym roku, we wrześniu tamtego roku, organizowany przez Konfederację Korony Polskiej, partię Grzegorza Brauna. A pan mówił, że wy nie jesteście jednak partią antyukraińską.
bo nie jesteśmy. My jesteśmy partią propolską. To znaczy, jeżeli pomagamy Ukraińcom, również uchodźcom, to mówmy dokładnie Polakom, ile to kosztuje. Tak? I jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje są, podam pani przykład z ostatnich tygodni, dwa przykłady. Jeden to jest kwestia polskiego rynku zboża. To jest konsekwencja pomocy Ukrainie, otwarcia granic dla zboża ukraińskiego. To jest olbrzymie zagrożenie nie tylko dla... Znaczy to zboże miało być przetransportowane do Afryki. Takie były założenia, że do Afryki i na Bliski Wschód. No, co się takiego wydarzyło, że jednak nie byliśmy w stanie tego zrobić? No to jest nieskuteczność i porażka rządu Mateusza Morawieckiego. Morawiecki w lipcu ubiegłego roku mówił, że będzie tylko tranzyt. No, znaczy on od początku kłamał, dlatego że to zboże zostało. Proszę pamiętać, że my mamy jako Polska, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, komisarza do spraw rolnych, pana Wojciechowskiego. Przecież ten człowiek powinien natychmiast wylecieć z tego stanowiska, dlatego że nie broni interesów polskiej branży rolniczej. Ale tam jest problem większy. Tam problem polega na tym, że... Ale żeby wylecieć z tego stanowiska, to sam musiałby zrezygnować. No PiS powinien go odwołać natychmiast. No. Przecież jest ich mianowany przez nich. Teraz to jest problem z tym zbożem, też żeby słuchający nas zrozumieli, to jest problem bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego, że polscy rolnicy muszą spełnić wyśrubowane unijne standardy produkcji, których nie muszą spełnić nie Ukraińcy, bo to nie Ukraińcy tam produkują na Ukrainie, tylko międzynarodowe korporacje. Oni nie muszą spełniać tych wymogów unijnych, również jakościowych. W związku z tym to zboże, które do nas przyjeżdża i nie jest kontrolowane przez nasze państwo, ono jest gorszej jakości, a ono trafia i jako zboże paszowe, i jako konsumpcyjne na polski rynek. Czyli Prawo i Sprawiedliwość nie tylko wykańcza polskich producentów zboża, a zaczynają się problemy z innymi produktami też, ale jeszcze prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa konsumentów. Czyli teraz Konfederacja postanowiła zawalczyć o głosy rolników, tak? Konfederacja walczy o głosy wszystkich Polaków, natomiast zajmuje się kwestiami rolnymi od początku tego problemu, czyli od prawie roku. Anna Bryłka, rzecznik Konfederacji, poseł Robert Winnicki interweniowali w Ministerstwie Rolnictwa, dokonywali interwencji poselskich na granicy w Medyce, gdzie okazuje się, że nie ma żadnych kontroli obiecanych przez premiera Morawieckiego i przez ministra rolnictwa i tak dalej. No to jest, przecież to miały być zamknięte transporty, miały być kaucje, nic takiego się nie dzieje. Oni zrzucają w tym momencie, dzisiaj miał kuriozalne wystąpienie minister rolnictwa, pan wicepremier Kowalczyk, gdzie mówił, że tak, to jest wina firm transportowych, które chciały na tym zarobić, że to jest wina Unii Europejskiej, która nie pomaga, że ich własny komisarz rolnictwa nic nie może zrobić, tak? Aha, i jeszcze na deser powiedział, że on przeprasza, że rolnicy go nie zrozumieli, żeby nie sprzedawać zboża. No przecież ten człowiek naprawdę nie powinien pełnić tej funkcji. No już szanujmy się minimalnie jako państwo. Powinien natychmiast, gdyby miał przyzwoitość, sam by się podał do dymisji. No tutaj rzeczywiście można zakończyć w głowę, dlaczego rząd, który był już i rolnicy, związkowcy rolniczy, ale też poszczególne partie alarmowały w tej sprawie od czerwca, od maja. No wczoraj usłyszałam, tutaj był jeden ze związkowców rolniczych, mówił, że już w maju generalnie były takie monity do ministerstwa. I dlaczego akurat ministerstwo nie podjęło żadnych działań? Nikt poza Konfederacją nie alarmował, bo to jest problem tego braku podmiotowości w stosunku do Unii Europejskiej, Platformy, PSL-u i innych ugrupowań. Rolnicy alarmowali. No. Rolnicy... Nie może pan powiedzieć, że tylko Konfederacja była tutaj po prostu ta jedna partia przewidująca. No. Donald Tusk też mówił o tym z tego, co pamiętam, w czerwcu. Rolników. Słuchamy polskich rolników, nie robimy tego koniunkturalnie, jak Donald Tusk, jak się zaczynają poważne problemy, tylko przewidujemy, co się wydarzy. Tak samo alarmowaliśmy w sprawie polskiej branży transportowej. To się dzieje w tym momencie, to też jest konsekwencją stosunku polskiego rządu do wojny na Ukrainie i do sankcji.
i braku skuteczności polskiego państwa. Zakładane są firmy z kapitałem rosyjskim i kapitałem białoruskim i one wypychają polskie firmy transportowe z rynku polskiego, z rynku europejskiego. Czy pani wie, że jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o relacje Polski z Ukrainą, że ukraińskie firmy transportowe mogą wjeżdżać bez ograniczeń, a Polska musi dostawać zezwolenia polskiej firmy, tak? No, to jest jedna z rzeczy, które powinny zostać podniesione jutro, jak pojawi się prezydent Zełenski. I teraz tak, Konfederacji zarzuca się prorosyjskość, a my, powtarzam, jesteśmy po prostu propolscy. My chcemy pomagać Ukrainie, ale ale niektóre wypowiedzi waszych liderów jednak było wykorzystywane przez rosyjską propagandę, więc nie można powiedzieć, że jesteście tacy zupełnie naprawdę aniołki w tej sprawie. Dlaczego Konfederacja jako jedyna mówi, że patrzmy na konsekwencje dla rynku transportowego, dla branży rolnej, dla polskiego bezpieczeństwa i tak dalej. Dlatego, że inne partie po prostu nie reprezentują interesów Polaków, niestety. Są pytania od słuchaczy oczywiście i ja to jedno z nich. Czy Leszek Sykulski, który był organizatorem takiej kampanii billboardowej To nie nasza wojna, chodzi oczywiście o wojnę w Ukrainie, będzie na waszych listach? Bo mówiło się, że nawet miał być jedynką w Częstochowie, nie wiem ostatecznie, czy on jest jedynką w Częstochowie, czy nie. Czy będzie na waszych listach? Nic mi o tym nie wiadomo, żeby miał w ogóle kandydować z naszych list. Nie jest członkiem żadnego z ugrupowań współtworzących Konfederację. Czyli Leszek Sokulski nie będzie kandydatem Konfederacji na listach wyborczych w wyborach do parlamentu. Kolejne pytanie. W jaki sposób została rozstrzygnięta sprawa jedynki w Legnicy, gdzie doszło do incydentu podczas prawyborów Nowej Nadziei? No tam wyniesiono urnę z kartami z lokalu. Wywieziono właściwie. Tam rzeczywiście były nieprawidłowości, wynik został... Nie tylko tam. Nie, tylko tam. No nie, no chyba jednak w Krakowie też coś się działo. Głosów miało być więcej niż głosujących. Nie, tam bzdury, przepraszam. To nie pani, wiem tylko jakieś plotki, natomiast... No były eurodeputowany Stanisław Żółtek składał wniosek o unieważnienie tam prawyborów. Prawybory Nowej Nadziei były wielkim sukcesem, wspaniałym eksperymentem demokracji bezpośredniej, w której tysiące naszych działaczy... No i były protesty, konflikty i skandale. To jest element demokracji, pani redaktor. Natomiast my jesteśmy poważnym ugrupowaniem. W momencie, jak były nieprawidłowości, tak jak w Legnicy, to zarząd Nowej Nadziei na czele z Sławomirem Mentzenem zainterweniował i unieważnił te akurat prawybory. I kto tam będzie jedynką w takim razie w Legnicy? Nie wiem tego jeszcze. To jest decyzja pewnie w tym momencie zarządu partii. Natomiast w pozostałych kilkunastu okręgach naprawdę te prawybory były świetne. Ja poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi w okręgu gdyńsko-słupskim. Zaczęliśmy teraz dynamiczne działania. W zeszłym tygodniu otworzyłem dwa biura w Gdyni, w Wejherowie. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby na Pomorzu współpracować z nami do rejestrowania się przez stronę wolność.pl. Tadeusz pyta, czy lider partii politycznej w XXI wieku powinien wygłaszać postulaty o lekkim biciu? Nie przeszkadza to panu? A kto taki wygłosił postulat? No, w jednym z wywiadów Sławomir Mentzen to chodziło o to, co mówił w 2019 roku w kampanii przed wyborami do Europarlamentu. No i tam w ustawach znalazły się przepisy, które miałyby dawać rodzicom prawo do stosowania lekkich kar cielesnych, które nie powodują uszczerbku na zdrowiu i nadmiernego cierpienia. I o to był pytany w jednym z ostatnich wywiadów. No i do tego się odnosił, mówiąc, że chciałbym, by było normalne, że rodzic może dać dziecku klapę. No dobrze, ale nic nie powiedział o tym, co sugeruje tutaj słuchacz. No ale w takim razie, czy dzieciom można dawać klapsa, czy nie? Czy powinien być liderem partii w XXI wieku człowiek, który powiedział ostatnio, znajdzie się kij na tęczowy ryj? Podpowiem, to był Donald Tusk na jednym ze swoich spotkań masowych. Ale pytam teraz, czy... dzieciom można dawać klapsy. Pani redaktor, ja myślę, że każdy rodzic kochający swoje dziecko bardzo dobrze wie, jak te dzieci wychowywać.
To nie jest naprawdę w tym momencie przedmiot regulacji państwowych czy debat parlamentarnych i tak dalej. No, to jest kwestia po prostu tego, jak rodzice uważają, że należy swoje dzieci wychowywać. Robert pyta, proszę o konkretną i jednoznaczną odpowiedź, jakie podejście Konfederacja ma do Unii Europejskiej, do osób LGBT i do Żydów? W Unii Europejskiej powinniśmy dużo bardziej odważnie, podmiotowo bronić interesów Polski, skuteczniej, nawiązując koalicje z innymi państwami, które na przykład nie chcą zakazu samochodów spalinowych, które nie zgadzają się na te klimatyczne absurdy wszystkie, na mocy których Polacy będą zmuszeni do remontowania swoich domów za swoje pieniądze, ciężkie wymiany okien, dachów, ogrzewania i tak dalej. Nie zgadzamy się na takie rzeczy, żeby przed chwilą promować ogrzewanie gazowe, a teraz będzie zakazane. Dobrze, czyli chodzi o to, żebyśmy skuteczniej walczyli o swoje interesy w Unii Europejskiej. Tak to mam rozumieć? Tak. A co z naszym członkostwem w Unii Europejskiej? No jesteśmy za tym, żeby być członkami bardziej aktywnymi, znaczy mającymi większy wpływ. Ale czy Konfederacja przewiduje w jakiejś tam perspektywie, że moglibyśmy wystąpić z Unii Europejskiej? Ja myślę, że każde państwo przewiduje opcję pozostania bądź wyjścia. No to nie jest tak, nie ma przymusu, tak? Ale Polacy chcą, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, a Konfederacja reprezentuje Polaków. To jakie jest podejście Konfederacji do osób LGBT? To jest kolejna część tego pytania. Traktujemy jako równych wobec prawa ludzi o wszelakich orientacjach seksualnych z jednym zastrzeżeniem, że to jest absolutnie sprawa prywatna każdego z nas i uważamy, że państwo nie powinno wchodzić buciorami w kwestie prywatne. Ale to znaczy sprawa prywatna? To znaczy, że co? Że takie osoby nie powinny uczestniczyć tak w życiu publicznym, mówiąc o tym, o swojej na przykład orientacji seksualnej? To znaczy, pani redaktor, że ja pani nie pytam o pani preferencje seksualne, a pani nie pyta mnie. To jest kwestia pewnej kultury, cywilizacji. Ale to nie chodzi o pytania. No. Po prostu niektórzy mają taką potrzebę, żeby o tym powiedzieć na przykład. No to co? To rozumiem, że takie osoby w ogóle nie powinny wychodzić z tym na światło dzienne, tak? A parady równości powinny być zakazane? Niech mówią, ale ja akurat nie muszę o tym mówić. No. Mnie te sprawy, uważam, że to nie jest kwestia domeny publicznej. No i trzecia część tego pytania. Jakie jest podejście Konfederacji do Żydów? Takie jak do Pakistańczyków, Japończyków, Czechów, Słowaków i tak dalej. Czyli? No to tak jak do przedstawicieli innych nacji. No, a akurat Żydzi współtworzyli nasze państwo przez setki lat. Także to jest tylko taka różnica. No. Mamy szacunek do wszystkich ludzi. No, to jest chyba oczywiste. Jaki Konfederacja ma plan na Senat? Czy są już wyznaczeni ludzie, którzy będą starać się o posadę senatora? Którzy staną do wyborów? No, my, jak każda partia polityczna, zamierzamy brać udział we wszystkich wyborach. W związku z tym kandydaci do Senatu również będą prezentowani w odpowiednim czasie. Czyli? A to ten odpowiedni czas to będzie kiedy? Panie redaktor, proszę zauważyć, że poza Nową Nadzieją, gdzie już znamy większość jedynek do Sejmu, żadne ugrupowanie w Polsce jeszcze nie przedstawiło list. Także to spokojnie. No jest jeszcze trochę czasu. Kampania wyborcza zacznie się za 3 miesiące dopiero. Oficjalna. No, ale de facto już się toczy, tak można powiedzieć. Oczywiście oficjalnie, rzeczywiście jej jeszcze nie ma. Marek pyta, co Konfederacja zamierza zrobić, żeby artykuł 77 Konstytucji przestał być fikcją, zwłaszcza jeśli z aparatem państwa musi walczyć obywatel zniszczony przez bezprawne działanie organów państwa. Przypomnę jeszcze, że ustęp pierwszy tego artykułu 77 brzmi tak. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. No to jest kwestia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, no, czyli kolosalnej porażki Zbigniewa Ziobry i wydłużenia postępowań sądowych. Trzeba po prostu przyspieszyć te postępowania. No, można to zrobić między innymi. Ja na przykład jestem autorem koncepcji sędziów pokoju, tak? Czyli żeby przenieść te drobne sprawy do sędziów wybieranych przez obywateli.
dzisiaj wypowiedział się też w sprawach tych odszkodowawczych nasz lider Sławomir Mentzen, który mówił między innymi o skandalu z ulgą meldunkową. To jest olbrzymia kompromitacja państwa. To była ulga obowiązująca w latach 2007-2008 i mnóstwo ludzi, które kupiło mieszkanie wtedy, zostało po prostu przez państwo oszukanych. Takie sprawy należy na pewno podnosić i jak będziemy mieli większy wpływ na sprawy publiczne, to będziemy to podnosili. Czy Konfederacja będzie chciała przywrócić wszystkie niedziele handlowe? Znaczy my w ogóle mamy niedziele handlowe, prawda? To w tym momencie nie ma tych niedziel handlowych w... No jedno w miesiącu, tak? Czy nie wiem, czy kilkanaście w roku? Akurat w tym miesiącu mieliśmy jedną i teraz będzie jeszcze ostatnia niedziela w tym miesiącu również będzie handlowa. Centra handlowe są oczywiście zamknięte. Wiele małych sklepików jest otwartych. Ja jestem osobiście za likwidacją zakazu handlu w niedzielę. Uważam, że to jest decyzja każdego z nas, czy będzie robił zakupy, czy nie. To jest również decyzja pracowników, czy chcą pracować w niedzielę, czy nie. Ale to jest pana zdanie, a nie całej Konfederacji, rozumiem. Pani szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jakie jest zdanie kolegów. Wydaje mi się, że wielu jest takiego zdania jak ja. Jacek pyta. Tak mnie zastanawia, jak można połączyć w jednej partii poglądy Korwina, że lepsza od demokracji jest monarchia, z takim demokracji i referendów jak pan. Ba, nawet pamiętam, jak Korwin-Mikke wyśmiewał Jowy w 2015 roku, co wtedy wkurzyło Pawła Kukiza podczas debaty. To jest bardzo proste. To znaczy, wspólny mianownik dla wszystkich członków Konfederacji i wszystkich członków partii wchodzących w skład Konfederacji jest tak szeroki wobec stanu, w jakim jest nasze państwo, wobec tego, jak Polacy pracujący są bezlitośnie łupieni przez nasze własne państwo, wobec tragicznego stanu ochrony zdrowia, pogarszającego się stanu edukacji i tak dalej, że nas dużo, dużo więcej łączy niż różni. Natomiast pewien pluralizm poglądów wewnątrz Konfederacji oczywiście jest. No, to jak w każdym ugrupowaniu. Kiedy zostaną przedstawione zapowiadane propozycje programowe, nowa ustawa o VAT i PIT z ewentualnymi wyliczeniami? Ja to już trochę odpowiadałem na to na początku naszej rozmowy, że w tym momencie analizujemy dogłębnie system podatkowy. Te propozycje będą ogłaszali współliderzy Konfederacji, czyli Sławomir Mentzen przede wszystkim jako specjalista od podatków i Krzysztof Bosak. Ale kiedy? Nie wiadomo jeszcze. Myślę, że w najbliższych tygodniach, miesiącach. Ja myślę, że... Tygodnia, miesiące to jest różnica jednak. Pani redaktor, mamy 6 miesięcy do wyborów, więc w tym czasie... No ale jak widać, wyborcy są potencjalnie niecierpliwi. Chcieliby już teraz wiedzieć. Ja rozumiem. Teraz to odpowiadając panu jeszcze bardziej precyzyjnie na pytanie, ja zakładam, że trzeba przedstawić założenia projektów ustaw, dlatego że pisanie całości ustawy wymaga bycia w Ministerstwie Finansów tak naprawdę. I ostatnie pytanie. Co Konfederacja zrobi z 2 milionami uchodźców z Ukrainy po wyborach? Nie wiem, czy to akurat jest 2 miliony, które się ostatecznie tutaj ostały. Chyba trochę mniej, no ale tutaj wymieniono 2 miliony uchodźców z Ukrainy po wyborach. Ale co mamy zrobić? No, ja pytam naszego rządu aktualnego, mam nadzieję, że się zmieni, o polską strategię imigracyjną od lat i się nie dowiedziałem niczego. To znaczy strategia imigracyjna powinna zakładać na przykład to, w jaki sposób, skąd chcemy, żeby przyjeżdżali imigranci, w jakiej ilości, w jakich liczbach, w jaki sposób oni powinni się integrować z naszym społeczeństwem i tak dalej, żeby nie dochodziło do powstawania gett. No i tego typu rzeczy. Ale akurat uchodźcy z Ukrainy się integrują. No, według oficjalnych statystyk ponad 50% tych, którzy tutaj zostali, pracuje. Płaci tu podatki również. Mamy do czynienia w tym momencie też z olbrzymim napływem ludzi, często rozdzielonych rodzin z ostatniego roku, prawda? Tak więc pytanie, na ile te osoby wrócą na Ukrainę, na ile nie.
Ja mam nadzieję, że wiele z tych osób jednak wróci do siebie, dlatego że Polacy nie będą w stanie finansować wszystkich tych świadczeń społecznych. No, mamy do czynienia w tym momencie z rozbitymi rodzinami. Tak? Zazwyczaj przyjechały kobiety z dziećmi, zostali mężczyźni. Tak? No. Rząd Prawa i Sprawiedliwości z kolei przy braku tej strategii imigracyjnej mam wrażenie, że chce imigracją nie tylko z Ukrainy, ale z Dalekiego Wschodu i tak dalej, oni mnóstwo tych pozwoleń na pracę rozdają, uzupełniać braki demograficzne, tak? Zamiast stworzyć no, politykę, która by przyciągała ludzi do Polski nie socjałem, tylko po prostu możliwością uczciwego bogacenia się, tak jak powstały na przykład Stany Zjednoczone, to oni w tym momencie idą drogą francuską, a we Francji co się dzieje widzimy. No, Francja to jest imigracja oparta na socjalu. No, u nas też na tej pomocy socjalnej to jest oparte. Przecież no, choćby prezydent Przemyśla, Wojciech Bakun, zwracał uwagę na to, że sporo osób z Ukrainy przyjeżdżało tylko po to, że na jeden dzień, żeby dostać PESEL i pobierać 500 plus inne szczodre świadczenia z kieszeni Polaków i wracało, tak? Albo wjeżdżało gdzie indziej. No, to są takie no, błędy polityki Prawa i Sprawiedliwości, które kosztują Polaków bardzo dużo. No, trzeba by bardzo długo dyskutować o polityce imigracyjnej Polski. To myślę, że to jest na inny odcinek. Tak, to jest na inny odcinek. Dziękuję bardzo. Stanisław Teszka, Nowa Nadzieja był z nami. Kiedyś poseł Kukiz 15. Życzę zdrowia na święta. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego wieczoru. Wielkiej nocy. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.